taki... nie jest konsekwentny w tym, co mówi, nie? Gubi się. Nie wiem, czy tam Mateusz Borek nie może mu ładnie scenariusza ułożyć. Zobaczy pan, jaki to jest idiota, nie? Yeah. Żałuję, że kiedykolwiek wstawałem na jego walkę. Co za fantastyczna noc. Tu będą padać chłopy największego kalibru. Nie gotujcie się państwo na wielkie kszmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam mojego gościa Kasjusz, Donkasio życiński Siemanko, witam wszystkich Kasiusz, w sobotę na Stadionie Narodowym wielka gala Fame MMA 22 w głównej walce wieczoru Twój pojedynek z Tomaszem Adamkiem Jak tam, gotowy już? No już jestem gotowy, teraz tydzień to takie rozluźnienia bardziej tam wiadomo jakoś podtrzymać yy, rozruch yy. Jestem przygotowany, kilka tam zaskakiwek na niego przygotowałem, więc jestem bardzo spokojny. Nie wiem, Nie wiem czy on chce mnie zaskoczyć niczym. Słuchaj, e, widziałem dwa dni temu nowy wywiad z Góralem. E, mówił uśmiechnięty, z radością, jak cię będzie bił, karał, okładał po schabach za to, co mówiłeś o nim. No, to jest takim trochę hipokrytą. Kolejny raz ta jego hipokryzja wychodzi, bo on opowiada, że on... Nie opowiada, co on będzie robił, tylko on pokaże w oktagonie. No A tutaj jednak mówi, że on będzie mnie tu bił, będzie tu, tu jego ta szybkość. No, taki nie jest konsekwentny w tym, co mówi, nie? Gubi się. Nie wiem, czy tam Mateusz Borek nie może mu ładnie scenariusza ułożyć. Coś, coś tam kiepsko w, w, w tej głowie, nie? Działa. Rozmawiamy na trzy godziny przed Waszym kolejnym spotkaniem, z Tomkiem, na konferencji prasowej face to face. Czego oczekiwać? Będą jakieś dymy, czy skończy się na jakiejś małej pyskówce? Znaczy dymy, bo to dużo ludzi źle określa, nie? Dymy... Znaczy to są dymy, to jest poddymienie, ale ja zawsze zadaję proste pytania, a to, że Tomek nie umie odpowiedzieć na nie... Na przykład, no, na pytanie, czemu jechał pijany w Postanach, gdzie no ma wnuczkę malutką, nie wiem, by mu wybiegła, to co ciekawe, jakby się wtedy zachowywał i on na to pytanie odpowiada, że w Stanach jest dozwolone 08. To jest normalne. O, jako wielki katolik się uważa i ono odpowiada 08, czyli jak co, w Polsce by było strzelanie do ludzi legalne, to on by strzelał. No zobaczy pan, jaki to jest idiota. Nie? Ja się cieszę, że są free fighty. A nie, to tam z tym idiotem. No dla mnie jest. To, dla mnie to jest idiotyczne zachowanie. No ja jak może? Ja. Tak jak mówię, już we wcześniejszym wywiadzie powiedziałem, dla mnie nie ma coś takiego, że osiągnął gościu, yy, nie wiem, zło, złoto olimpijskie zdobył, a zabijał czy bił swoją żonę, i on ma być. Yy mu ma być wszystko. Nie. Skoro dla mnie Tomek jest idiotą, bo na wypowiedź, na pytanie. Nie, to, to, yy, no tyle. tam Jak jesteśmy no z dobry. tobą, no, rozmawiamy. Ja, ja, ja to, no, nie używaj w stosunku do niego tego określenia. Ale nic, okej. Okay. Yy, dawno przed walką na fejmie MMA nie było pomiędzy rywalami takiej dużej, złej krwi jak pomiędzy wami. Ile w tym jest yy, autentyczne niechęcie we, wrogości, a ile stresztokingu, aby tam troszeczkę zmóc zainteresowanie tą walką? Znaczy, no ja nie lubię gościa, nie? No ja patrzę zawsze po wartościach, nie? Człowieka. Jak człowiek, tak jak powiedziałem, złoto olimpijskie zdobędzie, a jest bez wartości człowiekiem, czyli robi bardzo złe rzeczy, to dla mnie... No dla mnie od razu się budzi niechęć do tego człowieka. Dla mnie nie ma tak, że gościu powie, że wierzy w Boga, to jest super. Nie. To tym bardziej jest zły. Bo ja nie, nie jestem osobą wierzącą, a uważam, że jestem dobrą osobą. I tyle. Ja patrzę, czy ktoś jest dobrą osobą, a nie, że on będzie opowiadał, jaki to on jest katolik, jaką jak wierzy w Boga, a robi takie złe rzeczy. No to gdzie tu się ma wiara do tego, co on robi? Oglądałem film, który nagrałeś. Przed tym wywiadem. Ty, wszystkie twór, grzechy? Tak, wszystkie Tomasza grzechy. Adamka. Tak, tak. Strasznie dużo tych, tych grzechów się dopatrzyłeś no i lepiej. Nie wszystkie na chwil, nawet. Tak? Nie wszystkie, bo nie chciałem też ludzi zanudzić. Wiadomo teraz, jest era takich krótkich treści, więc dałem krótsze, a jak będzie trzeba, to pokażę jego wszystkie grzechy. Największy? Znaczy, jak mówisz, hipokryzja? Nie, no, no, hipokryzja na przykład. No, tutaj do polityki startował, yy, mówi, że będzie walczył z homoseksualistami, z aborcją i jedzie do kraju, gdzie aborcja jest legalna, homoseksualizm jest legalny, yy, związki homoseksualne są legalne i on mówi, że z tym będzie walczył. No, to, to naprawdę no, to jest tragedia. No, dlatego ja nie mam, nie mam szacunku do takich ludzi. Tak samo do diablo. No. Gada źle o frekach, a potem dołącza. No. Naprawdę sądzisz, że. Żałuję, że kiedykolwiek wstawałem na jego walkę, jak byłem młody. Mówisz o. Yy... O Tomaszu Adamku. Tomku. No, nie ma co żałować, no bo to jako bokser był wspaniały. To, to, no, ale je... to nie można właśnie jak... tego. Zaprzątać pod dywan e, innych złych rzeczy, które robi, bo ktoś coś zdobył z e, Mistrzostwa Świata i mamy mu pobłażać, bo robi źle to, robi to źle, jeździ pijany raz tu, potem tutaj kilka lat później. Tutaj wypowiadał się, że już zrozumiał swoje błędy, a kilka lat później Mateusz Borek całą noc zimbaluje, a potem puszcza go do samolotu. No i on robi wiochę. A na ty sądzisz, że dla Adamka najważniejsze są sądutki? No zresztą o tym mówi, nie? Więc no, pff, takie przykre, nie? Ale fajnie, że chociaż jednego mistrza mamy, Dariusza Michalczewskiego, który z honorem, z zasadami, na, na własnych warunkach odszedł i no, nie, nie, nie sięgnie po te bardzo duże oczywiście pieniądze, ale no, jednak pokazał klasę w ringu, umiał tam zarobić, umiał tam teraz y, życie prowadzić fajne i jak ma wnuczki czy wnuków, to z nimi spędza czas, a nie taki Adamek mówi, że on nie ma co robić. A ma wnuczkę. No przekazać wartości dziecku to jest bardzo dużo pracy. Rozmawiałem dzisiaj zresztą z Darkiem Michalczewskim. Mówił, że no, lubicie, że jesteś sympatyczny chłopak. No. Ja też, bo nam się widzieliśmy, z daleka sobie machaliśmy tylko w sobocie. Jakoś tak bez... nie poznaliśmy się nigdy, że zamieniliśmy jakieś dłuż, dłuższe zdanie, nie? Z daleka się widzieliśmy kiedyś w Sopocie, to sobie pomachaliśmy i tyle. Ale też yy, uważam pana Darka Michalczewskiego za sympatycznego człowieka. Nie, wspaniały facet, powiem Ci, że tyle lat go znam, złego słowa nie mogę o nim powiedzieć. On rozumiał naszą robotę, my robiliśmy, rozumieliśmy jego robotę. No, no co tu gadać, no, wielka postać i w ringu, i poza nim. I no właśnie, a tutaj w ringu może coś udowodnił czy Tomek, czy Diablo Wodarczyk, ale mówiąc, że to jest dno jeszcze niedawno u Piotra Jegeły, a Tomek się zarzeka jaką, to on ma pamięć super. A przeważnie tak jest. Ktoś, kto mówi, że on jest wielki katolik, przeważnie robi złe rzeczy. I tu się sprawdza Ładamka. Jak mówi, że ma dobrą pamięć u jego, u, niego, u jego przyjaciela, Mateusza Borka, w kanale. Mateusz Turski, nie pamiętam imienia. Maciek Turski. Maciek Turski pyta go: Przecież mówiłeś pół roku temu Piotra Jakiełowi, że to jest upadek, to jest no, Ono, no, nie pamiętam. To jest taka, nie, nie, nie lubię takich ludzi po prostu. Czy przygotowując się do wywiadu z Tomą, zadzwoniłem i rozmawiałem dzisiaj, dosłownie na, na, na trzy godziny temu, z Tomkiem Adamki i jego trenerem Gasem Karenem, przez sympatyczną postacią. Gaz twierdzi, że Tomek jest prostry, lepiej przygotowany niż do poprzedniej walki z Mamedem Kalidowem no i przepowiada wygraną Tomka, gdy go zapytałem, czy przed czasem odpowiedział, no zależy, czy ile dom Casio ustoi. Co Ty powiesz na to? No super, że tak mówią, ale no ja jestem bardzo dobrze przy, przygotowany, bardzo spokojny. Dużo, przepraszam. Kilka taktyk ułożyłem z nim e, na niego. E, z Mateuszem, Milem, trenowaliśmy siłę i trenujemy też e, pod Adamka. Troszeczkę szkoda, może, że mojego trenera Marka Chrobaka nie ma, ale przygotowuje Saszkę od nas z Ring Rider. Co Dlaczego nie ma. E, Marka. Przygotowuje go do Olimpiady za 4 lata i są na Wysoko Górskim we Włoszech. Mhm. Ale ja, ja zawsze z każdej negatywnej szukam plusów i możliwe, że dobrze, bo Mateusz Mil trochę wprowadzi chaosu w te treningi. A do umiejętności mam jakiś tam respekt do Tomasza Adamka. No bo jednak osiągnął, więc ma to doświadczenie. A wydaje mi się, że chaosem też mogę mu napsuć. Masz tam te... Więc mam kilka taktyk na niego, kilka no, na pewno zaskoczeń. W zależności od sytuacji, tak? Ja, Wariant A, B, C, tak? Dokładnie. Także niech się szykuje na najlepszą wersję Donkasy. Yy, jesteś zdrowy? Cały program przygotowany, zrealizowany tak jak trzeba? Tak, tak. Jestem dobrze przygotowany yy, i wypoczęty, więc naprawdę uważam, że jak... Jak mam wygrać, to właśnie po tych przygotowaniach. Widzisz, z trenerem tam jakieś słabości u niego? No, właśnie przygotowaliśmy na te jego słabości taktykę. Kilka ma takich. No, mam nadzieję, że zaskoczy, No, wiadomo, nie będę tego zdradzał, ale no, jestem przygotowany dobrze, kondycyjnie również, więc jak coś też jestem przygotowany na cztery rundy mocnej bitki, więc możemy się bić, możemy się ganiać, możemy taktykę. Robić, oszukiwać się. Na wszystko jestem przygotowany. Jak ty wynik walki? Do trzeciej rundy poprawiłem siłę. Zresztą pan widzi, jaki Witalij jest wielki, jak on już sam mi powiedział na sparingach, że kurde, kas no, czuć, że robisz tą siłę, a sam widzi pan, jaki on jest duży chłop. No, duży. I wątpię, że Tomek ma mocniejszy cios od Vitalia. Także jestem naprawdę bardzo dobrze przygotowany. I wydaje mi się, że jak nie ma odpornych ludzi na ciosy, jak go trafię, to, to go znokautuję. U! Do trzeciej rundy. Taką mam taktykę ułożoną. No, zobaczymy, ciekawy jestem. Walczą na tej gali także e, Krzysztof Diablo, Włodaczyk i Kamil Łaszczyk. Jak obstawiasz ich walki Diablo z e, Paszą Bicepsem i Łaszczyka z Ferrari Roślikiem? Ferrari wydaje mi się, że. Jeżeli solidniej podszedł do treningów, to może zaskoczyć i wygrać. Zwłaszcza, że z Kamilem rozmawiałem na backstage'u trailera, to taki jakiś nie był przekonany do wygrania tej walki. Taki zdziwiony byłem. Więc tutaj bym nawet obstawiał na Amadeusza raczej. A tutaj to nie wiem, no kibicuję paszy, biceps oczywiście. Ale nie wiem, no też... Zależy czy mu szybko wejdzie w nogi i go sprowadzi do parteru wodarczyka, czy Wodarczykowi uda się trafić go szybciej zanim zejdą do parteru. No to jeszcze poproszę, bo ty przecież znasz ten światek znakomicie, żebyś wytypował wyniki innych walk, niektóre są ciekawe, no więc powiedzmy kontra kontradziałowy. Y Kurde, no z racji doświadczenia wydaje mi się, że Gimper. Tu Gonciarza w ogóle nie znam, on chyba dopiero przyszedł zrobić bardziej performance, taki gadkę, wybielić się z tych swoich złych zachowań wcześniej, bo jakieś tam miał. Ja aż tak wiadomo tych boomerów nie śledzę internetowych, ale no raczej Gimper z racji doświadczenia, ale nie elektryzuje mnie ta walka. A czy elektryzuje Cię walka Marty. Linkmaster Linkiewicz z Karoliną, Owczasz? Tak, Karolinę przed chwilą poznałem akurat. Ale no tutaj trzymam kciuki za Marty Linkiewicz, bo ją bardzo lubię. I powiedziałem to nawet Karolinie. I. Ale ale lubisz, że, a jak, y no, no, no nie wiem, no, Karolina, teraz jak y, z nią siedziałem w studiu ponad godzinę, to taka jakaś nieprzekonana jest do tego K1. Ona mówi, że bardzo dobrze parter trenuje i kurde, no widzę tu duże szanse Marty, bo jak z nią rozmawiałem prywatnie, to mm. mówiła, że bardzo teraz na stójkę stawia i dobrze się przygotowuje, więc kurde, może zaskoczyć i wygrać y, z Karoliną Owczarz. A mm. Karoliny nigdy nie widziałem w Oktagonie, więc... Jasne. Maciej Kieras Bandurski kontra David Crazy Załęski. Tu ciężko. No, crazy nie ma doświadczenia tego obycia w oktagonie. E, Dawid no, już jakieś doświadczenie pokazał. Tylko, że no, Kieras się wywodzi z boksu. Nie? A no taka pół na pół walka. Paweł Tyburski, kontrat, twój stary znaleziony. Pałka, pałka. pałka, pałka. Do jednej pałka. Bramki. Norman pałka. Raczej do jednej bramki, albo to się skończy w końcówce drugiej rundy, albo w połowie trzeciej. To znaczy Tyburski. Pałka. Skończy. Pałka. pałka skończy Tyburskiego, pałka. to będzie bra... walka do jednej bramki. Nie, A? no gdzie tam. Ta dziewczyna <noise> porobiona to nie ma w ogóle żadnych szans. Jasne. To już od pierwszej rundy będzie deklasacja powodów. Tak. Filip Bądkowski kontra Marcin Wrzosek. Marcin Wrzut, Wrzosek. Wrzut, pomimo że zwolniłem go z KSW, no to i tak tu e, Filipa nie widzę żadnych szans z, z Marcinem Wrzodem, wrzoską. Piotr Strzeli, strzeli go, Maksymilian. Wiewiór, Wiewiórka. E, wiewiór. Wiewiór, tak? tak. Teraz Tyburski kontra Tomasz, zadyma Agromacki. No no, bo, bo był bokser. Nie oglądałem ich y, obu walk, ale obie ponoć były bardzo równe, więc tutaj też nie mam faworyta. Y, Alan Kwieciński, Arkadiusz Tańcula. To zależy, kto więcej melanżował chwilę przed walką, nie? Tutaj to tak się rozniesie u nich, bo to obaj no, mo mocno lubią te zakrapiane imprezy, więc raczej kto, kto mniej razy melanżował, ten wygra. Grzegorz Gancewski, Kamil y, Mataczyński. Tutaj Greg, tak? On maksywkę? Grek, Greg, Greg. Tazy jest ode mnie z Prime MMA, wypożyczyliśmy tak, go tak, Feimowi, tak. więc y, siłą rzeczy mu kibicuję, ale Grega też bardzo lubię, więc tutaj też ciężko mi ocenić. Niech wygra lepszy po prostu No Grega poznałem prywatnie Lubię chłopaka Tazego jest ode mnie z federacji Też bardzo lubię Niech wygra lepszy i Myślę, że kto wygra w tej walce Ten wygra cały turniej No i myślę, że też Takim hasłem trzeba będzie zakończyć nasz, wywi nasz wywiad no, Czyli niech walkę Tomasz Adamek Don Casio wygra lepszy No czyli Don Casio król proste. Pozdrawiamy serdecznie Don Casio król Trzymajcie się. Do zobaczenia Cześć. i do usłyszenia. Co za fantastyczna noc posłów. Tu będą padać bomby największego kalibru. Gotujcie się Państwo na wielkie kszmoty.